Modraszek Wikrama, jeden z najmniejszych, ale też najrzadszych modraszków występujących w Polsce. Samce wierzch skrzydeł mają błękitne, samice brunatne z bardziej lub mniej widocznym niebieskim nalotem. Są malutkie, ale szybkie. Czasem, jak jeszcze wiatr zawieje, znikają z oczu momentalnie. Modraszki z filmu to mieszkańcy murów kserotermicznych starego kamieniołomu w Polsce, w województwie świętokrzyskim, a także wapiennych gór Traskau w Rumunii. Latają w dwóch pokoleniach. Początek maja, początek czerwca i lipiec do połowy sierpnia. Zawsze widuję pojedyncze motyle. Najczęściej w pobliżu macierzanki, na której to samice składają jajeczka i którą żywią się później gąsienice. Macierzanka to te małe, niskie, różowo-fioletowe kwiatuszki, tak lubiane przez motyle.